Mamy kolejną misję, mamy ocalić zakładników, ale tutaj są na dole. Tam już nasza agentka jest. Wykupiliśmy też taką kotwiczkę, dzięki której możemy schodzić w dół. Z łuku. Tym razem bez alarmu. Zobaczmy, co tutaj jest w skrzynce. Handluj. Handluj? Łodzie i hydroplany. Na razie nie potrzebujemy. Czasem się właśnie też tak zawiesi to. Ale to może być związane z tym, że akurat gdzieś tam przesyłam filmiki i obciążenie jest na łączach? Nie wiem. Nawet nie można tego ani wyłączyć, ani przyspieszyć. To jest źle. Zoptymalizowane? Nawet nie chodzi o zoptymalizowane, tylko... No. Dziwne to jest. Wchodzisz do sklepu i cię zatrzymuje gra. Bardziej, że to nie jest nic związane z, nie wiem, z internetem. Nitro, spłonka, alkohol. Dobra, tutaj raczej takich nie wykonamy, nie pokonamy. Po kolei. Aczkolwiek. Może się uda. Bierz tego. O nie, ja włączyłem. Włączyłem samolot. Trzeba go dobić. Zobaczcie. No, udało się. Dobra, pozbierajmy. Strzały. No i czasem właśnie jest przeszukać, czasem jest wejść. 14 zakładników mamy. Gdzie ten mistrz? Tu. Spoko, ciebie też uratujemy. Eskortuj. Kolejny fajny rodzaj gry. O. Znowu wyrzuciłem łuk i teraz ci tu stoją.
co wyrzuciłem przez okno. No nie powiecie mi, że to nie jest dopracowane, no. Że to jest dopracowane. Gdzie jest mój łuk, ja się pytam. Muszę to potem zobaczyć na filmie. Skupiłem się nad tym, co tam leży. A może tu jest ten łuk? Coś tak kojarzy był. No, to wywaliłem. Ech. Dobra. Eskortuj członków ruchu oporu. Gdzie ich mam eskortować? Tutaj, 300 metrów. Niedźwiedź grasuje tutaj. Weźmy sobie ten karabin. Można teraz zmieniać sposób strzelania, żeby serio na przykład strzelać. Ciekawe, czy przepłyną przez rzekę. Co to kurde jest? No, tego tutaj dobić, no. I to jest jeszcze to, że masz tak zwany friendly. Reanimuj. Myślałem, że już mnie porywają. A popłyniecie łódką? Nie popłyną. Na drugą stronę przez wodę, dawać. Płyniemy. Czy popłyną? Ostrzeżenie. Mimo wszystko gra nie jest zła, no. O, teraz weszli do łódki. Do łódki. Płyniemy łodzią. Ja pierdzielę. No przecież nie będziemy biegli do jakiegoś mostu. Czy oni mogą przepłynąć przez wodę? Mogą. No i co? Też przedtem nie mogli, teraz mogą. Panie. Czasami to może, no, nie pokonalibyśmy tamtych i takie sytuacje mogą powodować, że giniesz, nie? I od nowa całą misję przechodzisz. Snajper. Kurczę. A tak. Patrzę, to jacyś słabi są. Idziemy, chłopaki. Pewnie można było łódką płynąć, tylko się chłopacy nie zebrali. Nie mam ostrzeżenia, że się za bardzo oddalam. Biegną. Więc w miarę dobrze idziemy. Mi się kurde. Dobra, uciekasz tu, uciekaj, nie będziemy cię. Tu macie dotrzeć?
Amunicja. Eksod skończony. 770. O kurde. Też sobie wziąłem z celownikiem. Samolot nas widzi. Co chodzi z tym? They've abandoned it, but told us that if we can get to it, we're welcome to anything we find down there. Głębokie wody. Skrytka paperska. No i dobrze. Możemy się w miarę szybko tam przenieść. Tędy. Przez podróż szybką. No chyba musimy robić jednak te misje poboczne, bo nie ma żadnych tu jakichś misji głównych, fabularnych, żebyśmy zdobyli więcej tych punktów, a musimy dojść do końca, żeby zawalczyć z tym właśnie oto panem w okularach. Więc na razie skrytka perska oznaczymy sobie. Tam 300 metrów. Pokażę wam, jak się lata samolotem. I wtedy też tak wsiadam szybko i teraz jest przyspieszenie, ale wtedy... Fajnie się lata i nie ma jakichś większych problemów. To bardziej chcę wam pokazać, że mamy tą ten samolot. To można oczywiście strzelać z nim. I jeszcze jest coś takiego. I zrzucamy bombę. Ale ja bardziej chcę zrobić takie coś. Rozwijamy spadochron. Samolot tam spada, ale mu się nie stanie. A my lecimy sobie do skrytki paperskiej. O kurczę, trochę odlecieliśmy. W każdym razie można to wykorzystać. Mógłbym teraz zamknąć, ale to jest za wysoko. Nie wiem, jak to będzie z drzewami. Okej, zamknięty spadochron. No i też ciekawe, można to wykorzystać. Weźmy sobie łuk. Do cichej eliminacji. O, to nasz nick krzyczy, że go tam atakują. Tutaj będzie pewnie jakaś zagadka, to nie będzie tak, żeby po prostu będzie leżało wszystko na wierzchu. Samolot raczej nad nami przelatuje. Tu co? Kurde. Tatu biega w koło zamiast jego atakować. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Ale animuj mnie, tak. O kurde. Granat. Twardziel. Biorę mu kask i od razu jest po prostu niezniszczalny. Też jest dziwne. Kamizelka.
koktajl Mołotowa. To nawet nie jest nasza skrytka paperska. Po prostu jakieś stanowisko po drodze było. Nie można odmówić temu, tejże tego, że jest wszystko ładnie zrobione. Człapię teraz, bo jest dość płytko. A na przykład, no, ile mamy powietrza? Skoro jest, ile mamy życia, no to... To mogłoby być, ile mamy powietrza, nie? Tutaj nie wiem, co zastaniemy, więc... Powoli. Pies się też przydaje, bo pies automatycznie namierza. Tam ci tam walczą chyba z tym samolotem. Czytaj. Zalało bunkier. Gdzie klucz do szopy? Pójdę włączyć pompę wody. I standardowo trzeba znaleźć klucz do szopy. I akurat przeładowanie, nie? Bo po co? Załatwko. Załatwiła? Załatwiła. To nasz, kurde. To co nie mówisz, że jesteś z nami, chłopie? Coś masz do powiedzenia? There's a bus wreck, not far from here. Or some local resistance like to hang out. Some hoarding bottles and grain alcohol. Looks like they were gonna play with fire. I granie z ogniem, kolejna skrzynka. No dobra. My mamy się dostać tutaj do szopy, hej pasterze. I wypompować wodę, więc standardowo trzeba znaleźć klucz. Tylko, że... Okej, tak, tylko sprawdzałem, czy czasami... Może przypadkiem... Na dachu? Osy też czasem atakują. Jeszcze raz trzeba przeczytać ten komunikat. Co ona mówiła? Gdzie klucz do szopy? Pójdę włączyć pompę wody. Żonka. No i szukaj pan. Klucze do szopy. Pewnie nie w ulu. Klucz do szopy może tu gdzieś się skurczy. To powinno być jakoś bardziej... Nie wiem. Określone. Potrzebna karta. Musimy wiać na nim. By zgarnąć klucz do szopy.
Czyli tutaj byłby. Jest coś tam. Dobra, szybko do tyłu. Jak nie dam rady. Jakbym teraz zginął, to by była jakaś porażka. Okej, włączamy pompę. Żeby osuszyć. No i skrytka. Czyli po prostu trzeba czytać wszystko dokładnie. I będzie lepiej. Cios, cios, karate. Bo ręką nie mógł, nie? Głębokie wody znalezione. Ale też dlatego się tak nazywało. Głębokie wody. 2 talenty. To też warto właśnie tutaj chodzić, bo można te talenty zdobyć. To można palnikiem. Też tak po prostu celujesz w ten safe. No może i dobrze, bez jakichś większych kombinacji. Kamizelki już nie mogę wziąć. Pancerz Max. No i tyle tu mamy. Okej. Jakieś nowe misje? Nie widzę, nie słyszę. Te są już w innym miejscu. Oj. Tutaj są. Zniszcz ciężarówki. Misje poboczne. Rancho Seedów. Skrytki peperskie 3. Dobra, w tym odcinku tyle. No ja dalej tutaj sobie pochodzę. Do zobaczenia w kolejnej części.